Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Sons of the Forest, a jest za to Tomek. Jestem, intro. Pointcze. Tak, okay. I wiemy, że Foresta dawno nie było. Wiemy, że Grounded'a też nie ma. Z Grounded'em to w ogóle będzie tak, że będziemy chyba nowy sezon rozpoczynać, bo tam się trochę rzeczy pozmieniało, ale to już wam mówiłem kiedyś. No i co, i generalnie chyba tylko u mnie będzie Forest, tak? Tak, bo u mnie niestety komp nie wydala. Tak, niestety u Tomka komputer zdycha, u mnie w sumie też zdycha, więc jeżeli dłużej się nie pojawi Forest u mnie, to też znaczy, że muszę coś ogarnąć, coś powymieniać, także powiem wam szczerze, że jedna wielka kicha katastrofa. No ale dobra, dzisiejszy plan jest, moi drodzy, taki. Ostatnio upgrade'owaliśmy sobie, jedno narzędzie w sumie. Idzie to Londryna. Ja mam w sumie tą złotą siekierkę. Natomiast nam zostało pochodzenie po kilku cave'ach jeszcze. Nie mamy zrobionego cave'a z tym statkiem kosmicznym, gdzie kiedyś byliśmy. No i jeszcze kilka innych, więc myślę, że te najbliższe odcinki głównie będą skupiać się na eksploracji, więc Tomeczku, lecimy na górę. Prowadź, Boże, zapomniał o tym. Nie zapomniał. Mam nadzieję. Nie no, po prostu idę z tobą. Dobrze, także zobaczymy. A ja wam, moi drodzy, standardowo przypominam, jak zawsze zostawię łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. I Tomeczku, gdzie? Jedwa! Indeed. Oj, czekaj. To była ostatnia trolka, tak. Nie, jeszcze jedna jest. Tak, bo mieliśmy tam najwyżej jak się da. Znaczy, da się jeszcze wyżej, ale... Tak, bo my stanowiliśmy ten punkt, tak. co żeśmy platwali. Dokładnie tak. Dokładnie. Dobrze, tak. Lotnie powinienem mieć. Składana lotnia. Ha, tylko poczekaj. Czekaj, bo ja muszę... W którym to było miejscu? Czekajcie, bo muszę tak sprawdzić... A w którym miejscu leżała lotnia? Na górze samym po lewej maksymalnie. Lewej. Dobra, i to chyba było wejście... A, ja lot nie mam... Dobra, chyba mniej więcej wiem, w którym miejscu... Tak, tylko musisz rozstawić. Dobra, dobra, ja pierwszy. No, halo. No tak, zapomniałem. O Jezu, jak dawno tym nie leciałem. Aczkolwiek to nie jest jakoś daleko, tylko właśnie teraz też nie jestem pewny, bo mam odpaloną tą mapę, ale nie chcę sobie okien przełączać. Wydaje mi się, że... Nie chcę sobie okien przełączyć. No wiesz, o co chodzi. Wydaje mi się, że to chyba... Bo pamiętasz, to było takie wejście jakby koło wodospadu, czy w wodospadzie tam pomiędzy skałami było? Dlaczego tak nisko lecę? Jak nisko? No zaraz drzewa walnę! No to dlaczego żeś tak od razu w dół poleciał? Mayday! Pamiętaj, że masz ten taki wskaźnik na dole. No wiem, lecę pomiędzy drzewami. Żeby go trzymać mniej więcej równo. Dobrze, to nie to pole albo inne drzewa. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No dobra, tylko że my zaraz i tak będziemy lądować. Tylko mówię, mam wielką nadzieję, że to jest to miejsce. Bo przyznam się szczerze, że nie jestem tak na 1500% przekonany, ale wydaje mi się, że to powinno być chyba to i też zaraz w drzewa jakieś przywalę. Znaczy ja teraz się wszystkiego mijam, ale jest ciężko. Znaczy wiesz, no jeżeli i tak jesteśmy w miarę blisko, więc w razie czego to... Też nie wiemy za bardzo, znaczy ja przynajmniej nie wiem, czy tu się... Ojejku. No to chyba wiesz co, musimy... Dobra, wylądujmy na tej górze tutaj. Tylko pamiętaj, żeby lotnie zebrać. Ups. No czekaj, jeszcze... Nawet wejść nie da. Oj, chyba będziemy musieli obejść tą górę. Nie gadaj. Halo, lotnia! Znaczy próbuję tak, wiesz co, przejść, ale nie, no dobra, chyba tędy się tutaj da. Czekaj, widzę, że na tej mapie, na górze, o dobra. Na tej minimapce w ogóle jakieś dziwne rzeczy pokazuje. Dobra. Ja podskakuję. Dobra. No, jestem bardzo ciekaw, czy to nie widzisz, że tą górę tak się da wejść? W sensie? Podskakuje jest tak fajnie. Znaczy można, nie no możesz, jeżeli ci się wiesz uda, to możesz wejść pod podskakiwanie. Przecież ostatnio pamiętasz, jak budowaliśmy te linki? To tam też był taki jeden moment, że trzeba było cały czas skakać, bo inaczej byś nie wszedł. Tylko najpierw to, że ciebie skupiłem. Mapę sobie odpal. Przecież właśnie nie widzę cię na mapie. Jak nie widzisz mnie na mapie? Na minimapie cię nie widzę.
A wciśnij M na klawiaturze. Teraz nie kliknę, bo ja skaczę. Jak to skaczesz? Dalej skaczesz? No dalej, no jedzie, wylądowałem niżej. Dobra, widzę cię na znaczniku na ekranie, nie na minimapie. To o, jest trochę co? Dziwne. Słucham, weź idź sobie to, koleżanko, co? Do widzenia, kurde. Skąd ona się tu wzięła? Zrespiła się przyjemnie, czaisz? Napalona. No chyba, ale powiem ci tak, z tą siekierką jest na 3 strzały. I tak dużo. O, teraz mi się na minimap pokazujesz. To daleko jesteś. Nie, no przecież to jest bliżej. Ja już cię widzę przecież. To chodź, chodź, bo tu trzeba koleżankę obskurować. Biegnę tylko stamina przy końcu, Ja jeszcze zerknę, czy ja nie mam czasem żadnych... Nie, nie mam żadnych pancerzy, kurczę. A mam w ogóle może kości? A nie, że się bawisz, pan już leży. Dobra, 3, 4. Też chcę dziabny kawałeczek, pani. I pamiętaj, że tam, gdzie idziemy, tam będzie sporo przeciwników. Dobra, czekaj, sobie już pancerz założę. Także tak, trzeba się wyposażyć. Znaczy, mówię, plus jest taki, że w miarę szybko mi tutaj tą siekierką się ich zabija, ale nie wiem, jak będzie wyglądała... Wojtek, z niej dzieci wyszły! Co? Dzieci z niej wyszły. Czemu one się tak... One się... Znaczy, to może nie z niej, tylko że one się jakoś dziwnie respią przy mnie. Nie wiem, u mnie wyszły z tej pani. A może jest to kwestia tego... A ty, a może to jest kwestia tego, że ja mam ten złote narzędzie? I one jakieś takie napalone dziwnie? No to weź się wróć. Psu, nie! Nie, zapomnij. Możesz tego zostawić? Dobra, ja jeszcze zerknę. Ale dobra, jedzonko mamy. Także nie jest źle. Słuchajcie, my tak dawno nie graliśmy, że ja w ogóle nawet nie pamiętam, co my tu gdzieś możesz mamy. Możesz radio wyłączyć? A jak się wyłącza radio? A tak, nie dobra, wiem. Już. Jak żem podskoczył. Ja wiem, że wziąłem sobie mięso suche, ale chyba nie wziąłem sobie wody do bidonu. No ale masz pićka jakieś na pewno, energetyki i inne. A, mam tu trochę wody. No. Tutaj chyba nawet też można tą wodę, chociaż z tego jeziora to może niekoniecznie. Ewentualnie się zżygasz. Ewentualnie? O tak, to się tu wchodziło. Tutaj są wiankowcy. Aha, to ci dobra pamiętam. No i tutaj będziemy mieli ten taki moment, tylko że tutaj dobrze by było i tutaj musimy, tak na dobrą sprawę, znaleźć te części artefaktów, bo nie wiem, ile ich mamy, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Teraz pytanie, czy... Jezu, ja się gubię tak bardzo w tych rzeczach. Aha, czyli mi automatycznie bierze ten, ale ja chcę latareczkę. Jakby było zasilanie. Dziękuję. Trzeba bym się latarka nie zapalił. Ja nie mam baterii, Wojtek. Jak możesz nie mieć baterii? Latarka mi się nie świeci. To jest rebreather. Tutaj mamy to zło... To byłeś ty, czy tu coś... A nie, ja stoję w miejscu, bo szukam baterii w ekwipunku, nie ale mam. Ale bateria powinna ci się automatycznie no to nie mam. Wytagować. Mam pustą latarkę. A ja mam jeszcze... Gdzie są baterie w ogóle? Ty, my mamy noktowizor. Gdzie? Nad latarką. Ale on też działa na baterię. What the heck? Ty, ale widzę bez baterii. Nie, mam baterię w nim. A mogę zdjąć... O Jezus, mogę ja zdjąć ten... Nie, ja ten noktowizor zdejmuję, bo mi się bardzo źle przez niego patrzy. No, mi też. Ale staram się znaleźć baterię i powiem ci szczerze, że ja mam chyba ostatnie bateryjki, więc ewentualnie jedyna możliwość, jaka nam zostaje, to po prostu przejść się tutaj i zobaczyć, czy coś znajdziemy. To jest butla z gazem, czekaj, bo mi się... Muszę wziąć tą latarkę. Zastanawiam się, wiesz co, czy jest sens, żebyśmy wykopywali tą rudę? Chociaż no, może... świeci mi latarka. A, i wy nam chyba pisaliście, tak mi się wydaje, chociaż też nie jestem pewny, żebyśmy sobie ten do upgrade'owania tych rzeczy zrobili gdzieś daleko. Żeby można było je upgrade'ować, a żeby nam ci nie przeszkodzili. A, ja już nie mogę więcej rudy, na zdrowie. Który by się wykopywało tą rudę? Ja pierniczę, no, nie pamiętam. Kilof. Kilof, gdzie mam kilof? W prawej stronie, pewnie. Tutaj są kości, kurde, ale powiem ci, że ja też będę mieć problem z bateriami. Dobra, gdzie tu jest jakieś czy my w ogóle dobrze weszliśmy? Aha, już nie mogę więcej. Dobra, tutaj jeszcze masz tam po drugiej stronie rzeczki do zebrania. Ja już nie mogę, nie zmieszczę już. I tutaj a to, też. To też już no ale dobra, no to tutaj w takim razie nurkujemy, bo tutaj trzeba przepłynąć. Wojtek, poczekaj, ja nie mam latarki. To jest... Jaki painful.
Dobra, no widzę cię. Ale to podwodne powinno ci dać latarkę pod wodą. Nie wiem, delikatnie widzę ciebie. Ale to ja nie wiem, jak my to, ja nie wiem, jak my to zrobiliśmy, że... Ja też nie wiem. Baterie się skróciły. Trupek mnie trzyma! Ja, dobra, coś tu jeszcze widzę. Trupki. Dobra, ja nie wiem w ogóle, gdzie my płyniemy. Ja też nie wiem. O, tu się chyba wypływa. Tak, ale nie podoba mi się to, zważywszy, że tu jest dół. Oho. To matrona jakaś? Tak. Ja się muszę wysmarkać, czekajcie. Koledzy. Nic listu nie widzę. Już ci pomagam. Chciałbym... Jeżeli kogoś zobaczę. Nic się, kurde, bronić, ale to nie wychodzi. Ale on już tłuką, Boże. Chyba, żeby tu ten duży. O! Gdzie ona jest? Możesz mi nie znikać ze światła. Jezu, ile to ma życia. Dobra, padło. Jeszcze coś tu łazi? Chyba nie, dobra, piłujemy. Raz, dwa, trzy, klik. Dobra, kurde, trochę mi pancerza zażarły. Ja muszę zacząć, gdzie mam zapalniczkę. Pod L powinien się zapalniczkę. Nie, pod L mi się robi latarka. Ta zapalniczka leży koło krzyża. Dobrze. Dobra, ja sobie wezmę pilsy. Koło krzyża leży zapalniczka. Zjem sobie może ten pakiet MRI. Tak na wszelki wypadek. Ty, panie Enmari, gdzieś tu poleciał? I założę sobie dwie części pancerza, bo akurat dwie części. Co? O Jezus! Powiedz, że zjechałeś w dół, powiedz, że nie, zjechałeś w dół. Nie, ja jestem na górze jeszcze. No to zjechałem w dół. Okej. No to ja raczej też zjeżdżam w dół. Znaczy dalej zjeżdżam. O tak, bo tutaj była to taka wielka... Taka wielka jaskinia, jeżeli dobrze pamiętam. O, dobra, tu coś jest. Kurczę, to naprawdę bateria mnie niepokoją. Mam nadzieję, że tu jakieś kurczę dostaniemy. Tu żeby jest... nie było. Jak ja tu wlazłem, nikogo nie było. Zobaczmy, no dobra, dobra. Tutaj jest... O, są baterie. Gdzie? Tutaj leżały u tego typka w ręku. Spoko, czyli widzę, że baterie są. No dobra, tutaj są jacyś wyznawcy słońca. Tutaj są race. Teraz tak, no, mam przejście... latarkę. Poczekaj, panie. Ale przejście tam. Tutaj żadnego przejścia nie ma, dobra. Nie, trzeba dokładnie po prostu wszędzie zaglądać, bo te baterie są zawsze wszędzie tutaj, one tak jakoś, wiesz, porozrzucane, także... Jak? Nie wiem. Nie wiem. Tu jest znowu zejście w dół. Tak, no i tutaj, ale to stamtąd przyszliśmy, ty. No tak właśnie chciałem powiedzieć, wiesz. Chciałem sprawdzić, czy dobrze tak, gra. Tak, tołeczko, tak. Oła, i tutaj, tak, i tutaj było to takie duże. Z typami, tu była lawa, jeżeli dobrze pamiętam. To była to lewa. O, pan spadł. Kręci. Ała! Jak mi przypieprzył, ty. O, ej, pancerz mam na raz. Zawsze pancerz jest na raz. Dawaj. 3, 4. To wyle z niego idzie. Coś tu idzie. To nie ja. Dobra, ja sobie go od razu założę, tylko że wiesz co? Mi się wydaje, że my po prostu już mamy tak... Ty, dwa pancerze mi wypadają. Tak, mnie też. My jesteśmy po prostu już teoretycznie chyba tak daleko też i tak dalej, że no mamy coraz trudniejszych przeciwników. Możliwe. Plus... Jeszcze twoja broń. No, też się zastanawiam, czy to jest to. Ale generalnie no oni są mocniejsi, ale też dają więcej z tego, co widzę. Wiesz co? Czy ja wiem, czy my tędy musimy iść? Nie wiem, nie lubię, jak się ściśnia. Aż tak? Bo tam jeszcze było inne przejście. O, tutaj chyba może być część artefaktu? Jak to wygląda? A nie, bo tu jest dalej przejście, patrz. Jesteśmy bliżej niż dalej. Tak, tylko że mówię, tutaj akurat tą konkretną jaskinię i tak dalej będziemy musieli dokładnie poprzechodzić, dokładnie posprawdzać. Tutaj jest kilka typów.
Dobra, jeden nie żyje. Au! Ty masz tego mocniejszego chyba. No, właśnie mi uciekł. Kurde, spadłem na dół! A nie, to też jest ten normalny, dobra. Bo to te nienormalne można tylko skurować. Dobra, nic nie widzę. Mam przejście dalej. Rozglądam się jak nigdy. Wojtek, to mam jakieś przejście w górę. Tutaj. Za tobą pan. Ja widzę, widzę. No właśnie, ja nie wiem, czy oni tutaj czegoś do ciebie nie... lecą. Ja nie wiem, czy oni czegoś tutaj nie pozmieniali w tych wszystkich, kurczę, cave'ach, bo mam wrażenie, jakby tutaj, bo tutaj byliśmy na pewno, bo tutaj była ta złota zbroja, ale mam wrażenie, jakby to jakoś inaczej wszystko tutaj wyglądało. Nie wiem, może się mylę. Ja już nic nie wiem z tej gry. O, pilsy i drink. Bo pana słońca. Jest za dużo do chodzenia. O, bateryjki, piękne. Wiesz co, Tomek, ja myślę, że zrobimy tak. My się chyba wrócimy. A, bo ty dalej poszedłeś, ale tam nic nie ma dalej przejścia, czy jest? No jest. Jest jeszcze dalej przejście? Tak. Ja pierdziela. Tak, tutaj są rzeczy. Przy ścianie tam. Tam, o, gdzie świeca. Tam jest przejście i tu jest następne przejście. A tu, aha, tu już otworzyłeś, dobra. Ale tutaj nie kojarzę, żebyśmy teraz byli, a czy ogólnie żebyśmy tutaj byli. Znaczy mówię, ta aktualizacja, która nam wtedy zepsuła save'a, ona oni pozmieniali sporo rzeczy w cave'ach. Coś pododawali z tego, co wiem, coś ogarnęli. Typo. Kuźba, ze ścian jak kameleon wyskoczył. Jest to mocniejszy? Nie. Nie, normalny. Patrz, tych zakamarków wszędzie, czyli nie ma tego. Coś tutaj... A, to jest zwykły pan. Dobra. No i patrz, tu jest dalej przejście, a my tam, jeszcze wcześniej. Było tam jeszcze też jedno. Jeszcze było dużo rzeczy. Ja tu idę, bo... Dobra, tu jest pan. Dwóch. Co ty sobie bierz? Tutaj masz napoje energetyczne, amunicja. Proszę, proszę, ładnie. Dobra. No i chyba tędy, bo... Aha, ale tu jest znowu rozwidle. Nie. A zaraz, tu byliśmy już, ty. Jak? Byliśmy tu. Dlaczego? Patrz. Tak, tu już byliśmy. My byliśmy w tym pokoju, co ja mówiłem, że mamy się cofnąć, a my żeśmy przyszli tym głównym wejściem. Dobra, to chodź za mną. Pójdziemy tym głównym, czyli wychodzi na to, że teoretycznie musimy się chyba wrócić do tego takiego głównego. Czego się cofamy? Tak, no bo musimy się cofnąć, bo tu nie ma innej drogi. Bo zrobiliśmy kółko obecnie. Aha. Mam tylko pół staminy. No, ja też tak stamina. Chociaż nie, no trochę jest więcej. To nie mam półweczkę. No dobra, ale wiesz co? Nie pamiętasz, gdzie było to zejście? Znaczy nie, no pamiętam. Bo tutaj jest jedna droga. Tu nigdzie indziej nie pójdziemy, tylko musimy wrócić do takiego miejsca, w którym jakby, wiesz, byliśmy... Tutaj byliśmy? Tak, tutaj byliśmy. Tutaj powinni być za tym kamieniem chyba. I my przyszliśmy, mój, tak, tutaj są. I my przyszliśmy tędy. Tak. Boże, Wojtek rozpoznaje teren po zwłokach. Tak, tędy przyszliśmy. No, takie skrzywienie. Tu byliśmy, więc musimy iść teraz... Tam też byliśmy, czyli musimy iść w tę stronę tutaj. Jeszcze sprawdzę przy tym, ale nie, tam się cofamy. Ja patrzę, jakiegoś tego nie ma, artefaktu. Znaczy te artefakty, wiesz co, to one z reguły będą w takich pomniejszych miejscach, wiesz? Poukład, o Jezu, to jakieś wielkie bydle chodzi, ty. Widzisz to tam? Co to jest? Znaczy, no i tak musimy to zabić, więc... Kim lub czym ty jesteś?
Ale bydle! Wygląda jak taka narość. O, to się otwiera. Czy ja mam w ogóle jakąkolwiek amunicję? Ej! Aha, nie mam amunicji do niczego. Łoż, o ja pie... Dostaliśmy jakąś amunicję, ja nie mam zielonego pojęcia do czego, nie? Chyba mi to jelitka atakuje. Trzeba to bić tym. Ole! No. No dobra, bije mocno. Aha, no fajnie. Ja poszukam sobie broni, wiesz? Powiem ci tak. Obrona chyba siekierką absolutnie nic nie daje, tak mi się wydaje. Ja mam dużo poszedł amunicji. Do ciebie. To nie teraz! Jak to się przeładowuje? Dobra, chociaż nie! Wiesz co? Obronię się trochę przed tym jego... O kurde. On ma takie dwa ataki, on dwa razy atakuje pod rząd. Albo nawet więcej. Jak my mamy to pokonać, gówno? Czekaj, jeszcze raz do niego. Ty, ja w nim jestem. I on nic nie robi. Można w niego wejść. Ja w niego szczeram. Ja w nim jestem i go biję od wewnątrz. A to co, czy ją połknął? Nie, po prostu możesz w niego wejść. Czy on już żyje? Żyje. O, chyba się... rozdupił? Nie, dalej żyje. Czekaj, przeładowuję się. O, padł, dobra, chodź. Tu gdzieś jest nożyk, 3, 4. To wolej wyjdzie. Fajnie by było, jakby tak, nie wiem, z 10. Nie obraziłbym się. Aha, 2, świetnie. A, to jest drugie, uważaj! Nie, jestem w plecaku! To też to duże? Nie, to już jest tam ten mniejszy. Boże, złącz ten Tomek, nie marnuj amunicji! Proszę cię, nie marnuj amunicji. Tu jeszcze jeden przylas. Pójdę, to twoja wina. Dobra, nie żyje. Dobra, pisz to około ciebie. Dobra. 3, 4. No nie musi mieć 3, 4, bo po prostu podchodzisz. No wiem, ale to przyzwyczajenie. Podobno do końca amunicji, tak? Znaczy do końca animacji, więc. Klikaj. A klikaj, kliknął przede mną. No ale to, o, tutaj i z tego dostałem 2, czyli widzę, że z tych podstawowych dostaje się jedną. Raz, a z tych dwa, lepszych dostaje się... dostałem łącznie. Tak, a z tych lepszych dostaje się więcej. Dobra, ale wiesz co, chodź, wrócimy sobie tutaj, bo musimy starać się tutaj, powiedzmy, po kolei wszystko przechodzić, żebyśmy się nie pogubili. I generalnie będziemy kończyć już na dzisiaj odcineczek. Już? Teraz, tak, bo myślę, że zrobimy to po prostu tak, że jeżeli u ciebie odcinków nie ma... Nie, będą tylko Wojtka, pamiętajcie. To u mnie, słuchajcie, postaramy się zrobić mniej więcej... Postaramy, nie mówię, że damy radę, ale dwa... Krótsze, tak 20 minut, ale postaram się, żeby były dwa razy w tygodniu. Więc tu będziemy to eksplorować w następnym. Dobra, zapisz grę. Zapisz grę, czekaj. Zapisał. Także my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy, słyszymy się w kolejnym. Nie wiem, jak będą godziny, znaczy godziny i dni publikacji, no ale to jeszcze zobaczymy. Także był ze mną Tomeczek. Byłem. Więc trzymajcie się, cześć i pa, pa.